się o jakieś plany dla powietrza. Ale reszta to chyba była para. Moim zdaniem. Ale... My też jesteśmy zniesmaczeni, że inni radni nam nie chcą pomóc, tylko do strzelby rzucają płody. To jest smaczne. Zwłaszcza z tego dworu. Słuchajcie, przechodzimy do konstruktywnych. I pani na potrzebne? Nie, dziękuję pani. No właśnie, ja tam robię pytanie, proszę. Bardzo proszę. Chodzi o zimowe utrzymanie dróg, bo padło takie pytanie tutaj. Wniosek złożyła gospodarka komunalna i ja tu powiedziałam, że dlatego, że w związku z tym, że będzie gminą utrzymywała zimowe utrzymanie dróg, a nie tak jak było do tej pory, że beką. Tak? Tak. I pytanie prawo, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest różnica między tym, co dostawało PEKO na utrzymanie zimowych dróg? Tak? Dlaczego taka decyzja? I czy to jakieś oszczędności przyniosło i jak to wygląda? To jest troszeczkę inaczej, dlatego że odbył się przetarg i nie ma znaczenia, czy jakiekolwiek oszczędności są, czy nie są. Nie wiem, jakie są, bo nie analizowałem tego, ponieważ poprzednie 3 lata czy 4 lata przetarg organizował PEKO i to PEKO ma dokumentację związaną z przetargami, jeśli chodzi o utrzymanie bieżące dróg, a w tym zimowe, bo tak to należy odczytywać, jeśli chodzi o budżet. Zimowe utrzymanie dróg w tym roku, czyli od 1 listopada do końca roku, jak również do 30 marca 2018 wyszło w ten sposób, że tak, w części oznaczone jako rejon pierwszy wygrała firma Maria Pigot Pierwoszyno za kwotę 161 460 zł. W części drugiej to samo pani Maria Pigot 120 744 tysiące. W części trzeciej firma Jagan z Rumi 143 208 zł. I w części czwartej firma Ventus, konserwacja terenów zielonych, firma z Dębu Górza 118 497 zł i 60 groszy. Są to maksymalne kwoty, które w tej chwili byłyby potrzebne, gdyby była sytuacja, że zima trwa całe 5 miesięcy i jest po prostu każdy dzień śnieżny. Nie zawsze tak jest oczywiście, bo mamy świadomość, że jest ten, to są kwoty maksymalne. A ponieważ jest to w puli bieżącego utrzymania dróg, w związku z tym nam trudno w tej chwili powiedzieć, jaka kwota będzie na koniec grudnia tego roku, albo z dniem 31 marca 2018, to zależy od roku pogodowego. Panie Ścisławie, nie o to mnie. Dlatego chciałem usłyszeć pytanie. Tak, bo nie o to mnie, moim zapytaniu nie chodziło mi o to. Moje zapytanie brzmiało. Jaka jest różnica? No ale do tak, pan i za co się co było przyczyną, że nie robi tego dalej PEKO, tylko przeszło to do komunalki? Takie było moje pytanie. Proszę Państwa, zawsze stałem na stanowisku, ja oczywiście stałem na stanowisku, że trudno jest być zarządcą drogi, kiedy decyzję podejmuje pracownik PEKO, co się dzieje na drodze. No taka jest teraz. I tutaj po 3 czy po 4 latach, już teraz nie pamiętam dokładnie jak to było, wójt jako walne zgromadzenie o tym zdecydował, że bieżące utrzymanie dróg przechodzi do referatu. I takie, nie wiem co było przyczyną decyzji wójta, podjął tę decyzję wójt Jerzy Budzik, że od 1 stycznia, a w zakresie zimowego utrzymania od 1 listopada tego bieżące utrzymanie dróg będzie w referacie gospodarki komunalnej. Dla mnie to jest prawidłowość pewna, ponieważ trudno być odpowiedzialnym, nie wiedząc co tam się dzieje, nie mając żadnych pieniędzy na to. Bo tak jest, bo była taka sytuacja, że jeżeli mamy dzisiaj zlecić zasypanie jakiejkolwiek dziury, to muszę prosić pana PEKO, żeby on z
zlecił i ten, bo pani skarbnik mi nie podpisze żadnego zlecenia, ponieważ cała pula pieniędzy, bodajże w tym roku już 750 tysięcy, była przekazana zarządzeniem w trybie ustawy o gospodarce komunalnej, przekazana do DECO, jako zarządzenie do realizacji. Dla mnie jest to sytuacja prawidłowa i myślę, że pod koniec działalności w urzędzie akurat wróciliśmy w tym zakresie do sytuacji. Tak jest moje zdanie. Do normalności. Do normalności. Dobrze, dziękuję. Każdy może mieć inne zdanie, oczywiście. Nie, ja proszę dalej. Bo jeżeli mamy zarządcą drogi w imieniu wójta, to muszę wiedzieć, co się tam dzieje, a nie dostawać podsumowanie za miesiąc, co za miesiąc. To jeszcze kontynuując tą dalszą moją wypowiedź, bardzo bym prosiła pani przewodnicząca i pani Zdzisławie o jakąś może informację. Ja bym jednak chciała znać tą różnicę, jaka jest kwotowo między teraz do państwa i czy będzie tak, że ja zadzwonię w październiku, jak teraz mamy, i pan Zdzisław mi powie: dobrze, pani Bożeno, połatamy tą dziurę, co teraz słyszę, że już nie będę miała wykonane tego czy tego, bo to jest również, mówimy o utrzymaniu bieżącym dróg. Tak? Pytanie jest, do czego pani to radne jest potrzebne, skoro był przetarg. Za każdym razem, tak jak ja powiedziałem, to są moje wypowiedzi. Za każdym razem, jeśli robi się niedobre utrzymanie, poprzednie 3 lata PEK organizował przetarg, teraz my się zorganizowali. Innych ofert nie było. Nie było. Ja nie mówię o utrzymaniu, te środki są również na bieżąco. To jest nie, 720 to zadanie, to jest utrzymanie zimowe dróg. Ja mówię o utrzymaniu zimowym dróg. O taki wniosek złożyła gospodarka komunalna i taką umowę będzie chciała podpisać po ogłoszonym przetargu. A sprawy bieżące utrzymanie, sprawy bieżące dróg będzie miało PEKO, czy mam? To znaczy referat będzie realizował, niekoniecznie ja, ale referat będzie to realizował w przyszłym roku, w całości. I tak jak tutaj pani skarbnik dobrze mówi, jest jeden dylemat. Jak zorganizować przetarg na bieżące utrzymanie, mając na przykład 300 tysięcy w roku 2018? Skoro tu 500 już zeszło, bo inaczej pani skarbnik nam nie podpisze, tak? 500 już zeszło, w domniemaniu nie będzie to 500, tylko będzie, ja myślę, że połowę z tego wydamy, albo 60%, załóżmy, to będzie zima taka dosyć solidna. I w tym momencie zostaje z tych, uwolni się 30 marca, dopiero tą wiadę posiądziemy, że uwolni się na przykład z tej kwoty dzisiaj zabezpieczone tutaj, którą mamy, jako zaangażowanie środków, uwolni się na przykład 200 tysięcy, ale dzisiaj nie mam tej wiedzy. Dopiero 31 marca. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze coś? Jest w wieloletniej prognozie finansowej więcej zmian, jeśli chodzi o przedsięwzięcia, nie ma? Ja mam pytanie, bo ja mam, muszę być wejherowie na 13, czy ja mogę już, czy są jakieś pytania do mnie? Nie. Dziękuję. Wszystkie kwoty są zgodne z uchwałami i wskaźniki uległy zmianie, bo to są dochody w związku z tym, ale są w prawidłowych relacjach. I to wszystko jest zrobione. Dobrze, proszę państwa, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał z kandydacji? Coś jeszcze, panie Kasiu? Nie, ja nie. W sprawach bieżących chciałam tutaj do Komisji Rady Posadową, do naszej komisji wpłynęły 4 wnioski właścicieli, kół właścicieli działek 1390 Mostar o wykonanie wykupu gruntów przewidzianych pod drogę publiczną. Jako przewodnicząca komisji przekażę te wnioski do mnie. Coś jeszcze? Mam pytanie, bo tylko komisja przekazuje te wnioski. Te wnioski są przede wszystkim źle sformułowane. Wniosek o wykup składa się do organu wykonawczego, czyli do wójta, a nie do komisji czy do rady. Wniosek składa się do wójta. My
co roku mamy w budżecie na wykup. I my mamy harmonogram wykupów. To jest WPF-ie zapisane, jak Państwo pamiętacie, na rok 2018 jest 500 tysięcy. Zgodnie z... Na kolejny rok, tak? Nie ma dużo. W jakiej miejscowości to jest? To jest most. Wszystkie cztery. I chyba ma jedna, to jest jedna ulica. Jaka ulica? Podaję? Nie, numeracja jest. Tylko wójt tam numeracja. Na te wnioski. Zostaliśmy w korespondencji, że wójt ustanowi pomiary i chyba odpowiedział już tym osobom. Ja rozumiem, ci Państwo również zgłaszali sprawę do Pana Wójta, tak? Nie, chyba, czy tylko i wyłącznie do komisji? Nie wiesz. Sama. Ja nie wiem, z poczty mam tę informację. No to chyba jak robią? I do wójta, i do rady. Symbolem TZ02 informujemy, że pisma z dnia 13 października gmina Kosowa wystąpiła do właściciela numeru 1184 działu numer 1184 w Mostach z propozycją wydzielenia budynku podobną przeznaczoną do projektu. Do dziwu mniejszego pisma nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie. Ponadto przygotowali się do Państwa wniosków, zlecono gazecie uprawnionemu przeprowadzenie zwolnienia granic drogi gminnej działu numer 1183 celem ustalenia, czy naruszone zostały granice przedmiotowych nieruchomości. Po zakończeniu procedur geodezyjnych poinformujemy o wynikach odrębną korespondencję. Jako Komisja Mamińskie będziemy również chcieli wiedzieć, jaka jest, jakie są wyniki. Czy coś jeszcze Państwo macie do dodania? Dziękuję bardzo, zamykam posiedzenie.